15 wsiom w Polsce nadano dziś oficjalnie prawa miejskie. Wśród nich są położone w województwie śląskim Włodowice. 12 miast z tych 15 odzyskują prawa miejskie, utracone bardzo często jeszcze po powstaniu styczniowym w zaborze rosyjskim. To była bardzo częsta praktyka caratu, zemsta za uczestnictwo, za pomoc miasta, miejscowości w powstaniu styczniowym. Włodowice to mała miejscowość, która znajduje się tuż obok Zawiercia. Pierwsze wzmianki o mieścinie pojawiają się już w roku 1220. 2 lata temu miasteczko obchodziło 800-lecie. No się cieszę, może będzie lepiej, bo tak bardzo dobrze nie jest, ale może przypuszczam, że może być lepiej. Historia całego tego wszystkiego, prawda, to ma duże znaczenie i korzyści będą, no już są korzyści. Może będzie więcej sklepów jeszcze otworzą. Apteka jak się należy. Apteka, ośrodek, lekarze, bo nie ma nic, ani rehabilitacji, ani nie można badań zrobić. Także podejrzewam, że jeżeli będzie miasto, to będzie dużo więcej. Są jednak i tacy mieszkańcy, którzy w sprawie mają nieco inne zdanie i woleliby, by Włodowice dalej miały status wsi. Kupiliśmy dom na wsi i wolelibyśmy, żeby to była wieś. Pewnie zdania są podzielone jak zawsze i w takich sytuacjach, ale myślę, że większość raczej jest za. Nadanie praw miejskich może oznaczać szybszy rozwój, choćby dzięki unijnym dotacjom, z których z powodzeniem korzysta wiele miast w Polsce. Będziemy mogli czerpać środki zewnętrzne na tak zwane obszary miejskie. Teraz mogliśmy tylko i wyłącznie czerpać pieniądze na obszary wiejskie. Teraz się powinno tych pieniędzy pojawić nieco więcej, przynajmniej takie możliwości teoretycznie występują. A takie możliwości ściągają również inwestorów, na których gminie bardzo zależy.